Gość poranka. 15 minut po godzinie 8, a w naszym studiu zapowiadany gość jest z nami dziś pani Joanna Grzybowska. Witam serdecznie pani Joasiu, dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry wszystkim państwu. Jutro 40. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego. Trudno wierzyć, że to już 40 lat, prawda? To prawda, to prawda. Trudno uwierzyć, szczególnie wtedy, kiedy pamięta się to, co 40 lat temu się wydarzyło. A jakie są pani wspomnienia? Powiedzmy naszym radiosłuchaczom, jak ta historia z księdzem Jerzym rozpoczęła się, w jakich okolicznościach? Powiem tak, teraz bardzo często się tak psychologizuje, podkreślając potrzebę strefy komfortu. Ja poznałam księdza Jerzego w czasie, kiedy on już tej strefy komfortu nie miał. Poznałam księdza Jerzego w grudniu 83 roku, kiedy powrócił do domu po takim bardzo jakimś trudnym przesłuchaniu dotyczącym prowokacji na Chłodnej w jego mieszkaniu. A my z kolegami z różnych liceów warszawskich poszliśmy wtedy do księdza, żeby go poprosić, żeby pod swoje skrzydła, pod swoją opiekę przyjął krzyże, które były wyrzucane ze szkół warszawskich. I to było takie pierwsze spotkanie. Oczywiście ksiądz Jerzy się zgodził, powiedział natychmiast, żebyśmy krzyże przynieśli do niego. No ale też tak jak miał w swojej naturze, miał taki dar angażowania ludzi do pracy, zapytał, czy my się chcemy zająć czymś, czy chcemy się zaangażować, coś mu pomóc. No więc oczywiście padła odpowiedź twierdząca, że tak, oczywiście wszyscy chcemy coś robić. No i tak się zaczęło. Niektórzy przygotowywali dekoracje do mszy za ojczyznę, niektórzy robili jakieś takie sprawy techniczne. Ja się zajęłam wyszukiwaniem poezji, które później były wykorzystywane i recytowane w czasie mszy za ojczyznę. Ale skąd ta informacja, że właśnie w tym miejscu polska młodzież odnajdzie kapłana, który im pomoże? To już było powszechnie wiadome w Warszawie? Tak, to był rok 83. W lutym 82 roku ksiądz Jerzy odprawił swoją pierwszą mszę za ojczyznę. No i powiem tak, my byliśmy liceum żoliborskim. Ta legenda księdza Jerzego już była, już trwała. On już był bardzo znany. Już tłumy przychodziły, aby uczestniczyć w jego mszach świętych i za ojczyznę, ale również tych, które odprawiał w niedzielę. Kościół był zawsze wypełniony. I nawet nie znając księdza Jerzego osobiście, wiadomo było, nawet patrząc na niego, kiedy był przy ołtarzu, kiedy mówił, kiedy był zatopiony w modlitwie i to, co mówił, to jak mówił, wiadomo było, że to jest ksiądz, to jest kapłan, ale to jest przede wszystkim człowiek, który żyje dla innych. On ma tak otwarte serce, tak otwarte ręce, tak otwarty swój dom i swoje życie na ludzi, którzy potrzebują czegokolwiek, choćby dobrego słowa, że wiadomo było, że to jest jedyny słuszny adres. Piękne jest to, że ilekroć państwo jako świadkowie jego życia, przyjaciele, prawda, księdza Jerzego, opowiadacie o swoim pierwszym spotkaniu, to wygląda to tak, że człowiek przychodzi do księdza Jerza prosić o pomoc, albo powiedzieć o czymś, albo poradzić się. A ksiądz Jerzy, oprócz tego, że pomaga, że jest tym człowiekiem, to zawsze zaprasza, żeby ten człowiek z nim został. Albo pyta, a mógłbyś być może pomóc, albo przyjść tego i tego dnia, a może zaangażujesz się w to, mamy tutaj chętnych, może przyjdziesz, może odwiedzisz, a może zostaniesz, prawda? To był początek takiej relacji, wy nie odchodziliście z niczym. Tak, to jakaś taka piękna, nadzwyczajna cecha księdza Jerzego.
wystarczyło przy nim być. On nawet nie musiał jakoś prosić, ale wszyscy się czuli od razu potrzebni. Może czuli się ważniejsi niż byli w rzeczywistości. Ważniejsi w tym sensie, że miało się przy księdzu poczucie, że można coś zrobić, można się na coś przydać. Mhm. Ty jesteś potrzebny. Tak, tak, tak. Ksiądz Jerzy powiedział kiedyś: największą chorobą dzisiejszych ludzi jest to, że w nic nie są zaangażowani, że w nic nie chcą włożyć serca ani duszy. To było dla niego ważne. On o tym mówił, bo wiedział, że życie trzeba przeżyć z pasją. To nie może być tylko takie spędzanie czasu, takie jakby odliczanie, żeby szybciej dzień minął. We wszystko, co się robi, trzeba włożyć serce. No i on pokazywał to serce i to zaangażowanie. I chyba to, ja cały czas poznaję księdza Jerzego, to poznanie to nie jest czasem dokonanym, ono cały czas trwa. Cały czas odkrywam jego słowa, jego myśli. I właśnie to, co wydaje mi się fascynowało ludzi, fascynuje nadal w księdzu Jerzym, to jego niezwykła spójność, bo on nie był księdzem i człowiekiem, który mówi coś, jakieś słowa padają z ambony, a potem życie, no, toczy się jak to życie. Ksiądz Jerzy był całkowicie spójny w tym, co mówił i w tym, co robił. Ksiądz Jerzy nie mówił, że trzeba służyć, ale służył. Pokazywał wszystko, służbę człowiekowi swoim życiem. Poza tym ksiądz Jerzy był, jakby można powiedzieć, porównać, to był taki przejrzysty kryształ. Ksiądz Jerzy nigdy nie mówił o sobie, tylko mówił o Panu Bogu. Taki znamienny fakt, wspomnienie pierwszej wizyty księdza Jerzego w Hucie Warszawa, kiedy poszedł do robotników, aby wśród nich odprawić mszę świętą. Znalazł się wśród tych osób ksiądz Jerzy, drobny, taki bardzo chłopięcy, wśród rosłych mężczyzn, silnych. I oni, kiedy go zobaczyli, zaczęli bić brawo. I ksiądz Jerzy właśnie z tą swoją przejrzystością kryształu, on nigdy nawet przez myśl mu nie przeszło, że to są brawa dla niego. Zaczął się rozglądać, jak zresztą sam napisał w zapiskach, że obejrzał się, bo myślał, że ktoś ważny idzie za nim. I on zawsze właśnie, nawet kiedy był bardzo znany, kiedy rzeczywiście tłumy przyjeżdżały, żeby go słuchać, on nie myślał, że to do niego przyjeżdżają ludzie. Ludzie przyjeżdżali do kościoła, żeby słuchać o Panu Bogu. I on zawsze przed sobą i za sobą widział Pana Boga, a nie siebie. Czy ksiądz Jerzy mówił o tym, że teraz bardziej zauważa sprzeciw ówczesnych władz komunistycznych wobec tego, co głosił? A on głosił po prostu prawdę, tak? Nikogo nie niszczył. Jak pani wspomina ten dzień, kiedy dowiedzieliście się o jego śmierci? Ja tego dnia nie wspominam jakoś szczególnie, choć pamiętam ten dzień jako taki, no, w moim odczuciu wyjątkowo przykry. Była jakaś taka męcząca pogoda. Nie było zimno, ale było tak ponuro. I nawet rozmawiałam z mamusią, że jakby jakaś taka czapa smutku wisiała. No i ta czapa smutku opadła wieczorem, kiedy w dzienniku telewizyjnym podano, że ksiądz został porwany. I ja wtedy miałam takie wspomnienie wstrząsające.
bo dotarły do mnie słowa. Ja ostatni raz rozmawiałam z księdzem Jerzym 16 października po mszy świętej, takiej zwykłej tygodniowej. I ksiądz wychodził z zakrystii, ja wychodziłam bocznym wyjściem do bocznej furtki kościoła. Tak się minęliśmy i ksiądz mówi: ojej, ja mam tyle twoich książek i ciągle ci ich nie oddaję. I no ale widzisz, ciągle wyjeżdżam, jakieś rzeczy się dzieją. Ale w przyszłym tygodniu to nie planuję, to może ci oddam książki, może nawet uda się porozmawiać, jak wrócę. A potem tak się zatrzymał i powiedział: ja nie wiem, czy wrócę. I ja wtedy tych słów nie zrozumiałam oczywiście. Nie to, że je zlekceważyłam, po prostu nie zastanawiałam się, nie nadałam tym słowom jakiejś takiej dużej rangi. One dopiero do mnie dotarły właśnie tego 20 października po tym nieszczęsnym dzienniku telewizyjnym. Pani Joanno, my także w imieniu słuchaczy chcieliśmy podziękować, że pani jest założycielką tego społecznego komitetu, który upamiętnia tę 40. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego. I dzięki państwu przez cały ten rok mogliśmy wracać do nauczania księdza Jerzego. Przecież te niezwykłe spotkania, to wszystko, co państwo robią wraz z mężem. Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że jeszcze do tych wspomnień związanych z tym dla nas świętym kapłanem będziemy powracać. Pani Joanna Grzybowska była dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję najpiękniej.